Dzisiaj nauczymy się żonglować. Będziemy do tego potrzebować jakieś piłeczki. Mogą to być jabłka, piłki tenisowe, cokolwiek. Zaczynamy od jednej. Generalnie bierzemy ją do prawej ręki, przerzucamy z ręki do ręki. Mniej więcej na wysokość oczu i powtarzamy ten ruch, aż go złapiemy. Nie może to być chaotyczne, że raz wyżej, raz niżej zmiany. Musimy złapać ten rytm. Później przechodzimy do dwóch. Pomarańczowa. Co robimy? Będziemy wyrzucać z jednej ręki, pod spodem przerzucać drugą. Nie wiem, czy to dobrze wytłumaczę. Pokażę na przykładzie. Czyli wyrzucam z prawej i później z lewej. Pod spodem. Czyli nie tak, tylko właśnie tak. I robimy to. Powtarzamy. Później zmieniamy rękę, czyli zaczynamy od lewej. I tak później już możemy sobie robić to na zmianę. I jedziemy, tak? Jak już się tego nauczymy, to przychodzi trzecia. Zaczynamy od ręki, która ma dwie piłeczki i robimy praktycznie to samo, co robiliśmy przy dwóch piłkach, tylko że robimy to szczerze. Oczywiście wariacje później dojdą, ale to jest podstawowa metoda. Patrzymy mniej więcej właśnie przed siebie na piłki, nie patrzymy sobie na ręce. Nie wychodzi. Wam też nie będzie wychodzić, ale będziemy nad tym pracować, ok? Dobra, dzięki.